Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przedłożoną uchwałę. W pewnym zakresie jesteśmy jej współautorami. Tym bardziej ze zdziwieniem słuchałem słów pana przewodniczącego, który odnosił się do uchwały polskiego rządu z 18 roku. Nie wiem, na komisji o tym żeśmy nie dyskutowali. Nie wiem, po co pan wprowadza ten wątek. Jeszcze raz mówię, Klub Prawa i Sprawiedliwości uchwałę popiera i jest współautorem tej uchwały, treści tej, która jest przedłożona. Uchwała jest bardzo ważna, ponieważ przede wszystkim wyraża hołd wobec ofiar tych zbrodni, o których była mowa. Ofiar może najbardziej bezbronnych, ofiar, które podlegały niemieckiemu ludobójstwu. Wyraża także szacunek dla każdego istnienia i życia ludzkiego. Wyraża także hołd wobec bohaterów, bo bardzo wielu psychiatrów, ludzi opiekujących się, pielęgniarek, ludzi, którzy się opiekowali osobami chorymi, próbowało ich bronić, broniło, a także ponosiło śmierć, tak jak dr Karol Mikulski w Gostyninie. O nim z kolei był film dokumentalny Śmierć psychiatry z 12 roku. Ta uchwała także odnosi się oczywiście do ludobójstwa Niemiec wobec Polski w czasie II wojny światowej. Podkreśla, że te zbrodnie wobec niewinnych osób z zaburzeniami psychicznymi i bezbronnych osób były jednymi z pierwszych systematycznie prowadzonych praktyk i technik ludobójstwa niemieckiego. Przypominam, że większość tych zbrodni niemieckich nigdy nie została rozliczona, już nie mówiąc o jakimkolwiek zadośćuczynieniu związanymi z tymi mordami, z tymi zbrodniami. I wreszcie ta uchwała wspomina, co nie zawsze jest praktykowane, a być powinno, sprawców, w tym imiennie, właśnie tych często nigdy nieukaranych sprawców zbrodni niemieckiego ludobójstwa wobec Polaków. Nie tylko, bo tu wspominamy także w ogóle o osobach z zaburzeniami psychicznymi. Dziękując wszystkim, którzy wyszli z inicjatywą tej uchwały, jeszcze raz podkreślam, że Klub Prawa i Sprawiedliwości popiera przedłożoną uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam, pan poseł Krzysztof Piątkowski, Klub.